Fratelli tutti. Odcinek 9. Wartości i ograniczenia wizji liberalnych. Kategoria ludu, z którą ściśle związane jest pozytywne postrzeganie więzi społecznych i kulturowych, jest zazwyczaj odrzucana przez indywidualistyczne poglądy liberalne, w których społeczeństwo jest postrzegane jedynie jako suma współistniejących interesów. Mówią one o poszanowaniu wolności, ale bez korzeni wspólnej narracji. W niektórych kontekstach często oskarża się o populizm tych wszystkich, którzy bronią praw najsłabszych w społeczeństwie. Według tych poglądów kategoria ludu oznacza mitologizację czegoś, co tak naprawdę nie istnieje. Stwarza to jednak niepotrzebną polaryzację, ponieważ zarówno pojęcie ludu, jak i pojęcie bliźniego nie są kategoriami czysto mitycznymi lub romantycznymi, które wykluczałyby lub lekceważyły organizację społeczną, naukę i instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Sam rynek nie rozwiązuje wszystkiego. Chociaż czasami chcą, abyśmy uwierzyli w ten dogmat wiary neoliberalnej, to kiepski, powracający sposób myślenia, który zawsze proponuje te same recepty w obliczu wszelkich wyzwań. Neoliberalizm sam się powiela, uciekając się do magicznej teorii redystrybucji lub skapywania, nie nazywając jej wprost jako jedynego sposobu na rozwiązanie problemów społecznych. Nie dostrzega, że rzekoma redystrybucja nie rozwiązuje nierówności, która jest źródłem nowych form przemocy zagrażających tkance społecznej. Z jednej strony istnieje pilna potrzeba prowadzenia aktywnej polityki gospodarczej, mającej na celu promowanie gospodarki sprzyjającej różnorodności produkcyjnej i kreatywności przedsiębiorczości, tak aby można było zwiększyć, a nie zmniejszyć liczbę miejsc pracy. Nadal sieją spustoszenie spekulacje finansowe, których podstawowym celem jest łatwy zysk. Co więcej, bez wewnętrznych form solidarności i wzajemnego zaufania rynek nie może wypełnić swojej ekonomicznej funkcji. Dzisiaj zabrakło tego zaufania. Koniec historii był inny, a dogmatyczne receptury panującej teorii ekonomii nie okazały się nieomylne. Kruchość systemów światowych w obliczu pandemii pokazała, że nie wszystko można rozwiązać przy pomocy wolności rynku i że oprócz przywrócenia zdrowej polityki, która nie podlega dyktatowi finansowemu, musimy na nowo postawić w centrum godność ludzką i na tym filarze należy budować alternatywne struktury społeczne, których potrzebujemy. Ponownie papież Franciszek skłania nas do zwrócenia się ku wspólnocie, która nie jest czymś, co wymyślono, jakimś marzeniem, które można jedynie starać się urzeczywistnić. Przeciwnie, jest to rzeczywistość istniejąca obiektywnie i zakorzeniona w naturze ludzkiej. To raczej indywidualizm jest jej przeciwny. Oczywiście, budowa więzi społecznych wymaga zbiorowego wysiłku i wspomożenia tych, którzy sobie nie radzą. Ojciec Święty sprzeciwia się nazywaniu populistycznym każdego ruchu, który odwołuje się do kategorii ludu i stara się bronić praw tych najsłabszych. W tym także duchu papież krytykuje neoliberalizm, który miał być częścią końca historii, ważnym elementem ostatecznego stadium rozwoju społecznego. Nie znajdujemy tutaj oczywiście odrzucenia wolnego rynku, lecz neoliberalnej utopii, która głosi, że jak najszersze uwolnienie samoregulującego się rynku rozwiąże niemal wszystkie problemy. Okazuje się jednak, że nierówności społeczne wciąż się pogłębiają. Liberalizm i kroczący u jego boku indywidualizm spowodował wiele nowych problemów społecznych. Szczególne formy przybierają one we wspólnotach tradycyjnie kolektywnych. Japonia od kilkudziesięciu lat mierzy się ze zjawiskiem
Hikikomori. Ludzi, którzy miesiącami nie wychodzą praktycznie z domu i nie nawiązują żadnych kontaktów społecznych poza internetem. Powstają jednak specjalistyczne kliniki i grupy wsparcia, które mają pomóc tym osobom wrócić do zdrowych relacji społecznych. Wspólnota podjęła trud walki o jej członków, którzy sobie nie radzą. W Polsce także możemy widzieć wiele bolączek, które niszczą tkankę społeczną. I pytanie, czy odwracamy przed nimi wzrok? Czy jako wspólnota czujemy się odpowiedzialni także za tych najsłabszych? Czy staramy się widzieć te nowe problemy i szukamy dla nich rozwiązań? Tutaj ważnym aspektem jest jednak nie tylko leczenie objawów, bo to jednak czasami może być łatwe i proste i szybkie wyleczenie objawów, lecz raczej poszukiwanie przyczyn. A jedną z najbardziej kluczowych może być i chyba jest właśnie egoistyczny indywidualizm i wykluczający dogmatyczny neoliberalizm. Powrót do wspólnoty opartej na wzajemnych zobowiązaniach i poczuciu odpowiedzialności za nią stanowi ważne wyzwanie dla współczesnych narodów.